Siemanko YouTube, zaczynamy dzisiaj dzień jedzenia, mamy dzisiaj trening góry, więc pokazuję Wam co zjem. Jestem obecnie w okresie odbudowywania masy mięśniowej, więc zrobiłem dość agresywne pchnięcie kalorii na około 3500. Staram się jeść w miarę czysto, ale jednak staram się przejeść te kalorie, więc różne mniej czyste rzeczy dodaję do diety. Na cyklu test NPP od 10 dni. I tak naprawdę dzisiaj szybki dzień, trochę pracy, trening. Pokażę Wam, jakie posiłki robię, jakie zabieram ze sobą. Krótki filmik z treningu, nic nowego. Może czegoś się nauczycie, coś podłapiecie ode mnie. Więc zaczynamy. Pokażę Wam na start trzy posiłki. Pierwszy posiłek przedtreningowy, drugi posiłek, który zjem w trakcie pracy i mała przekąska w trakcie. Więc lecimy. Składniki sobie już przygotowałem. I co my tu mamy? Mamy indyka. Mamy ryż i to będzie podstawa drugiego posiłku, a na posiłek przedtreningowy mamy klej gryżowy, mamy olej MCT, banana, odżywkę białkową. Gotuję wodę i zaczynamy brać się za posiłek pierwszy. Dobra, jak widzicie, mam taki fajny czajnik, który pokazuje mi temperaturę, więc jest idealny do tego, żeby ustawić sobie na przykład temperaturę na herbatkę zieloną czy cokolwiek innego. Ogólnie polecam, mega fajna sprawa i zaczynamy przygotowanie. Waga się resetuje i jedziemy około 80-100 gram kleiku. Muszę kleik kupić, bo mi się kończy, więc prawdopodobnie wleci całość. 85 gram kleiku. I do tego dodajemy wrzątek i dwie miareczki białka. Dokładnie mieszamy, żeby nie było grudek. To jest podstawa, bo kleik z grudkami jest paskudny. I do tego od razu dodajemy olej MCT. Ja dodaję około 5 ml, to jest taki jeden korek. Olej MCT bardzo pozytywnie wpływa na to, jak nasz organizm gospodaruje energią w trakcie treningu, więc zostawiamy glikogen dużo dłużej w mięśniach i tym sposobem mamy zdecydowanie bardziej wydajny trening. Do tego dodaję dwie miarki białka, około 60 gram. Smak wafelkowy. Uważam, że jest bardzo dobry, bo jest bardzo taki uniwersalny i można mnóstwo fajnych połączeń tutaj zmontować. Jak widzicie, wszystko się fantastycznie miesza. I do tego wkrajamy sobie banana. Banan taki ma około 120 gram, więc jest to średniej wielkości banan. Tak jest. I na koniec odrobina sosu, żeby smak lekko poprawić. I tym sposobem mamy pierwszy posiłek. 85 kleiku, banan, dwie miarki białka, olej MCT, sos. To jest mój posiłek przedtreningowy i w momencie, w którym on sobie teraz lekko ostygnie, bo strasznie nie lubię jeść ciepłego jedzenia, zabieramy się za posiłek numer 2, czyli za kurczaka z ryżem i to będzie mój posiłek potreningowy. Na start zważymy sobie wszystkie składniki, więc potrzebuję 100 gram ryżu. Albo nawet 150. Jest to, jak widzicie, jedna taka filiżanka. Mam takie fantastyczne urządzenie. Nazywa się rice cooker. I tym sposobem nie muszę bawić się w to, jak przyrządzać ryż. Więc wsypuję sobie do opakowania, do garka ryżyk i do tego na jeden kubek dolewamy tak 2-2,5 kubka wody.
Jak widzicie, tak to wygląda i lekko można to przemieszać. Nie chce mi się sięgać po łyżkę, więc ręką przykrywamy i włączamy tryb cook i zostawiamy to w świętym spokoju na 15 minut. Meanwhile przechodzimy do kurczaka, wkładziemy pojemnik, zerujemy i sprawdzamy, ile mamy indyka. Indyka mamy 350 gram, więc kroimy sobie go w drobną kosteczkę i będziemy go smażyli na pamie, na patelni. Dzięki temu, że wszystko sobie przygotowaliśmy, to szybka piła z gotowaniem, odpalam płytę, nagrzewam na siódemeczkę i do smażenia używam oleju w sprayu, lekka cienka warstwa. Już się kończy, ale na szczęście jest drugi. Jest to bardzo wydajna rzecz, więc polecam wszystkim kupić. Kurczak standardowo, ja nie kombinuję z przyprawami. Używam totalny basic. Mamy tu czosnek, mamy przyprawę do kurczaka. Nie ma tu żadnej filozofii. Drewniana szpatułka, żeby nie porysować teflonu. I w międzyczasie, kiedy patelnia nam się nagrzewa, to pokażę wam, jaką mam przekąskę do pracy. I do pracy będę brał sobie koktajl. Jest to koktajl piątnicy, białkowy, 26 gram. I jako przekąskę mam tu Maxi Kinga. Nic wow, mała przyjemność w diecie. Uważam, że zwłaszcza jak jesteście na okresie masy, większego plusu kalorycznego, to użycie właśnie tego typu rzeczy jest jak najbardziej w porządku. Też uważam, że nie powinno się być niewolnikiem diety. A wracając do naszej kury, wrzucamy wszystko na patelnię. I zostawiamy w świętym spokoju, żeby wszystko nam się na spokojnie upiekło. If you're leaving, baby, let me down slowly. And I can't find a single phone.
If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Wracam właśnie z treningu. Bakoma Man ratuje w drodze i tym sposobem przekroczyliśmy 200 gram białka na dzisiaj. Widzimy się w kolejnym posiłku. Dobra, wróciłem do domu. Robimy kolejny posiłek. To nie jest jeszcze kolacja. Posiłek taka trochę przegryzka, żeby dobić kalorie. Mamy tutaj mleko 0,5%. Wlewamy. Będzie to dosłownie taka przekąska, więc trochę mleka. I do tego wsypujemy 100 gram płatków. Jakie to są płatki? Są to Lucky Charmsy. Takie amerykańskie, one mają pianki, a pozostałe to są jakieś zbożowe w środku. Więc wsypujemy płatki. I to będzie mój posiłek numer nie wiem który. Mamy już całkiem fajne kalorie, bo powiedzmy zbliżamy się pomału już do puli, którą mamy dzisiaj. Celujemy plus minus w około 3500 kalorii. Więc biorę się za płateczki, a my widzimy się przy kolacji i to będzie pewnie jeden z przedostatnich posiłków, a potem pewnie na koniec wjedzie jakaś rybka, czy tuńczyk, czy coś w tym stylu. Zbiorę się za płatki i widzimy się w kolejnym. Lecimy, kolejny posiłek, co jemy? Mamy tutaj kurczaka, jeszcze resztki zostały i do tego będziemy mieli takie ziemniaczki, łódeczki McCaina, 300 gram robi się w airfryerze. Są to klasyczne łódki ziemniaczane. I żeby Was nie zanudzać, to sobie zjem tak za 10 minut i około 22 będę jadł ostatni posiłek. I co to będzie? Na ostatni posiłek zjem sobie chyba mać. Nie tu. Na ostatni posiłek będę jadł tuńczyka. Jest to zwykły tuńczyk z wody. Do tego zjem sobie pomidorka, ewentualnie dokroję troszkę cebuli i to będzie mój ostatni posiłek przed pójściem spać. Tym sposobem mamy około 3500 kalorii, 250 gram białka, 60 gram tłuszczu i reszta to węgle. Tak wygląda dzień jedzenia w trakcie odbudowy masy mięśniowej. Za tydzień wylatuję z Polski na parę dni. Wracam i zaczynam redukcję. Robimy redukcję praktycznie do takiej formy 9-8% BF-a, więc będzie z tego jakaś seria. Dzięki, że oglądaliście. Wbijajcie na TikToka, robię tam live'y praktycznie codziennie. Na mojego Instagrama. Widzimy się w kolejnym. Peace.